Składniki: 280 g mąki pszennej, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody, szczypta soli, 450 g dojrzałych bananów, 90 g brązowego cukru, 2 łyżeczki cukru wanilinowego, jedno duże jajko lekko ubite widelcem, 50 ml mleka, 75 g masła roztopionego i przestygniętego, 50 g wrzodkowanej czekolady lub kropelek czekoladowych. Do miski wsypujemy mąkę, proszek do pieczenia, sodę, szczyptę soli i mieszamy. Dodajemy czekoladę i znów mieszamy. Banany obieramy i rozgniatamy widelcem. Dodajemy cukier, cukier wanilinowy, jajko, mleko i roztopione masło. Mieszamy, aż składniki dobrze się połączą. Następnie mokre składniki wlewamy do suchych i mieszamy krótko, tylko do zwilgotnienia składników. Ciasto przekładamy do formy na muffinki wyłożonej papierowymi foremkami. Blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez około 25 minut, aż babeczki ładnie się przerumienią. Dokładny przepis znajdziecie na stronie www.maacukierenka.pl. Polecam!